nowym, który zostanie przekazany naszej społeczności od 1 września 2022 roku. No są dzisiaj moje panie nauczycielki, które też tak jak ja cieszymy się bardzo z tego, że przeprowadzimy się do nowego budynku, do super warunków w porównaniu z budynkiem, w którym do tej pory pracowaliśmy. Pomieszczenia w naszym nowym przedszkolu przy ulicy Umackiej 2D są duże, przestrzenne, słoneczne. Dzieci będą na pewno bardzo zadowolone, chociażby z tego, że czekają na nie nowe mebelki, nowe zabawki, no i nowe otoczenie, z którym będą musiały się zmierzyć, poznać nowe zasady dróg i uczęszczania i przemieszczania się w pobliżu przedszkola. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli w pełnym gronie i pełnej obsadzie z dziećmi też po wakacjach będziemy się mogli spotkać w nowym budynku. Na dzień dzisiejszy budynek w środku i na zewnątrz jest piękny, czyściutki, ale postaramy się z wiosną zasadzić nowe kwiaty, posiać trawę, krzewy i będzie ciepło, przyjemnie i pięknie. Serdecznie zapraszamy i oczywiście to jest zasługa naszego włodarza, pana prezydenta miasta Biała Podlaska, pana Michała Litwiniuka. Z tego miejsca ja z całym zespołem naszego przedszkola, naszej placówki serdecznie dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy doczekać po wielu, wielu latach, po wielu latach planów i zamierzeń realizacji tego, że przedszkole będzie się mieściło w nowym, pięknym, przestronnym, przestrzennym, czystym i bezpiecznym budynku. Projekt inwestycji realizowany jest w ramach pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej, ogólnie mówiąc rewitalizacja zdegradowanych obszarów. Między innymi właśnie realizujemy to przedszkole, myślę, że miejsce szczególne w bliskim centrum samego miasta. Oprócz tego w najbliższym planie będzie realizowana droga w samym sąsiedztwie przedszkola, również budynki przy Placu Wolności, zrealizowany w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach rodzinny dom dziecka na Kolejowej. Wracamy na Świdorowską 2D, to też potrzebne były miliony złotych. Tak, zgadza się. Dofinansowanie mamy bardzo wysokie, blisko 85%. Wartość inwestycji, jak większość słuchaczy zapewne wie, zamyka się w zaokrągleniu w 3 milionach złotych, biorąc pod uwagę fakt, że budynek posiada 901 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Daje nam to oddanie do użytku na cele oświatowe, publiczne metra kwadratowego o wartości 3300 zł, co jest naprawdę dużym wyczynem. Przedszkole przeprowadzi się tutaj prawdopodobnie od września. Tak, ze względu na to, że nie jest to przedszkole nowe, tylko przedszkole, które obecnie funkcjonuje, pani dyrektor skonsultowała przeprowadzkę z rodzicami, czy w roku szkolnym zrobić przerwę i się przeprowadzić. Jak państwo zapewne wiecie, nie jest to proste, żeby na przykład w tygodniu czasu zamknąć całą przeprowadzkę, uruchomić technologię kuchni i wszystko, wszystkie inne elementy towarzyszące. Także ogólnie była konsultacja społeczna, podjęto decyzję, że przeprowadzka nastąpi w okresie wakacyjnym. Dochodzi przeniesienie monitoringu, urządzenie placu zabaw, zdąży się zazielenić w ogrodzeniu naszej posesji budynku przedszkola. Myślę, że jest to rozsądna decyzja ze strony pani dyrektor i wszystkich osób decyzyjnych. Spotykamy się w budynku, w dawnym budynku handlowym, który został przebudowany na przedszkole samorządowe. Przedszkole tutaj się będzie się znajdowało, przedszkole numer 6. Stary budynek posiadał różne wady użytkowe, stąd była konieczność całkowitej przebudowy dachu. Większość ścian została rozebrana.
była konieczność, ze względu na słabe warunki gruntowe, została wykonana pod całym obiektem płyta żelbetowa. Cały budynek został dostosowany do potrzeb i wymagań szkolnych. W budynku będzie się znajdowało 5 sal dla dzieci. Placówka jest przewidziana na 125 osób. Dodatkowo znajduje się pełna kuchnia, będzie jadalnia, sale logopedyczne, pomieszczenie dla psychologów. I socjalne. I również fajna szatnia dla przedszkolaków. Prezesie, również sam budynek to jedno, ale również otoczenie budynku, czyli ogrodzenie, parkingi, w tym już miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych, no i otoczenie, które, czy to jeszcze wy będziecie to otoczenie dbali, bo brakuje na przykład placu zabaw. Budynek został wydzielony ogrodzeniem, zostały wykonane chodniki, parkingi, dojścia. Jak pan słusznie zauważył, brakuje placu zabaw, który ma być przeniesiony z istniejącego przedszkola, ponieważ przedszkole nadal funkcjonuje, stąd jeszcze te rzeczy, te zabawki nie zostały przeniesione. Dzieci by się popłakały. Na dzień dzisiejszy przedszkole posiada odbiory strażaków, sanepidu i przeszedł pozytywnie kontrolę nadzoru budowlanego. No jesteśmy na etapie wyposażania tego obiektu. Widać w tle. Tak. Są realizowane dostawy mebli, wyposażenia. Będzie całkowicie wyposażony obiekt. Oby więcej tego typu inwestycji? Tak jest. Uważam, że takie inwestycje są bardzo potrzebne dla Białej. Nasz zakres zadania został wykonany. Uważam, że przejdziemy odbiory pozytywnie. Pozostanie tylko zorganizowanie pozostałych rzeczy poza naszym zakresem do wykonania poprzez zarządcę przedszkola.